Dzień dobry, Shalom. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z wami Królika, a to jest drugi odcinek z... Chciałem powiedzieć Medievala. Z Napoleon Cell Wars modyfikacją Pike and Shot, kampania Rzeczypospolitej. Przełapku w górze i soczystym komentarzu. Zapraszam na Discordzika, Patronite oraz Twitch streamy. I zdałem sobie sprawę, że tutaj bardzo długo się stawia niektóre budynki. Więc myślę, że 10 tur to fajnie jakbyśmy... O, odblokujemy sobie pospolite ruszenie. Pancernych odblokujemy, ale my chyba już ich możemy, nie? Nie, możemy tylko husarię. To fajnie, że możemy robić husarię, a nie możemy pospolitego ruszenia. Potrzebujemy lepszego budynku, żeby szlachty zbierać. Także z chęcią zaczniemy to rekrutować i tutaj tak samo 10 tur po lepszą artylerię. A tu polepsze teatry. Nie wiem, czy tu forty działają. Mam nadzieję, że nie działają forty, bo forty i w Napoleonie, i w Empire'ze były beznadziejne, zbagowane, niegrywalne. I mam nadzieję, że tak pozostanie, że nie będziemy musieli tykać tych fortów w ogóle. I w ogóle nie będziemy tykać. Na Ukrainie coś mogę zbudować. Czy my coś chcemy na Ukrainie zbudować? Nie wiem, bo to jest potencjalnie prowincja, którą możemy gdzieś tam w przyszłości stracić. I chyba resztę pieniędzy sobie zostawimy. Bo to nic na razie sensownego nie widzę. Trochę jest problem z dochodem. Mamy jedną armię de facto. Mamy jedną armię i jakichś kozaków na Zaporożu, którzy pilnują, żeby ta prowincja się nie zbuntowała. Pytanie, czy tu może się wyzwolić jakaś Ukraina, bo Czech na postawce na pewno nie było, ani w Napoleonie, ani w Empire'ze. Czechy są dodane, także nie wiem, czy tam zaraz jakiś Zaporożan, Kozakan i inne znajome końce tury się nie striggerują. I widzę, że carska Rosja sobie biega z dość oryginalnie. Gdzie ty mi pod granicę podłazisz, bandyto jeden? U nas nie stać na prowadzenie wojny na kilku frontach, dlatego szybkie zraszowanie Prus będzie mile widziane. Bardzo mile widziane i nie podoba mi się to, że nie ma informacji dyplomatycznych o tym, co się dzieje na świecie. Świetnie, w Galicji Głodomerii powstały farmy, więc już aż tak głodować nie będą. Zrekrutowaliśmy piękne 12-funtowe działo. Julian Zakrzewski. Okej, okay. I admirał. Ustachy Stolarek. Stolarek. Dobra. Boli mnie to, że ja nie dostaję informacji o tym. Dobrze, nie wzięliśmy sojuszu z tego Habsburgami. Bardzo dobrze, nie wzięliśmy sojuszu z tymi Habsburgami. Bo Austriacy mają sojusz z Habsburgami, ale oni obecnie tłuką całe HR. Szwedzi jeszcze nie weszli do wojny 30-letniej. To, co nas interesuje, to Prusy. Właściwie jeszcze Brandenburgia. Oni mają tylko sojusz z Pomeranią, Saksonią i Mecklenburgią. No to jest cała północ. Całe to północ trzeba będzie szybko spacyfikować i mamy na to tylko jedną armię. I tak potrzebujesz dwóch stur, to staj na granicy. Spróbujemy przeprowadzić ostatnią próbę zamachu na Ludwika von Waldemara. No jak zwykle się nie udało. Ej, który to był generał? Graliśmy Polską? Napoleonie? I był jakiś generał, który wszystkich masakrował. Nie pamiętam. W każdym razie, zrobisz tutaj lepszą odlewnię dział i lepsze w Krakowie opery? Teatry? Prestiża dostaniemy więcej? Co jest najbardziej prestiżowym? Francja jest obecnie najbardziej prestiżowym. My jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o prestiż. Wow! Jesteśmy prawie równo prestiżowo jak inni. Super, niesamowite. Dobra, skończ turę. Rozwiązano umowę handlową z Habsburgami. A czemuż to? Czy wy straciliście? Nie, nie straciliście. Czemu zerwało umowę handlową? Halo? Habsburgi drogie? Czemu unfriendly? Czemu unfriendly? Ja chciałem z tą sojusz. Dawaj umowę handlową, handel i pieniążki kręciłem. Przecież myślałem, że stracili Breslau i że szlaki handlowe czy coś, ale no... Dziwne, bardzo dziwne. Za jedną turę się zrobią drogi pytanie. Nie, nas nie stać, żeby trzymać garnizony, bo myślałem, czy coś na wschodzie nie porekrutować. Ale nas nie stać, aby trzymać... tu coś możemy postawić. Kolejne farmy. Brzmi jak plan. Brzmi jak bardzo dobry plan. Dobra, teraz pytanie. Co da najwięcej pieniędzy tutaj? Dobra, w teorii te kopalenki. Kopalnie złota. Znaczy fajnie, że można te, bo są cztery rodzaje budynków na te parcele i są jeszcze, nie, to też jest ta parcela, ale są jeszcze inne tam, gdzie można te ryneczki lili dostawać. Nie wiem, na jakiej to jest zasadzie, no bo opisów do końca nie ma. Kurde, chociaż to zmniejsza, nie, to koszt artylerii, to zmniejsza o 10%. A czy jak to jest w ogóle czynne? Plus 175, plus 175, tu jest 300, no bo wtedy to by było, to by więcej dawało. Nie wiem, choć się nie domyślam. Dobra, zrób po prostu to. No i wkraczamy na wojnę. Wkraczamy na wojnę z... będziemy agresorami. Ha! Udało się! Sukces! Great sukces! Niesamowite, aż muzyczka zagrała. Pokaż tę armię. Dużo kawalerii. Nie mają artylerii.
Landsknechci. Ale Landsknechci to nie tacy średniowieczni Landsknechci, dobra. Szpiegach mój szpiegu, opuszczasz Prusy, idziesz na wschód, dobra, wypowiadamy wojnę, nie? Declare war. Ja swoich sojuszników chyba nie wzywam do pomocy? Nie wzywamy. Żeby mi tutaj przypadkiem Kurlandii naszej kolonialnej nie zajumali, nie podbili, niech ona tam kolonizuje Madagaskar i inne piękne kolonie. Także, cześć Żbiczku. Witamy na wojnie. Dobra, oni wszyscy odpowiedzieli. Mamy wojnę, żeby Sele nie przymula. Być może Oszłana nie zaatakowaliśmy. Cześć Austriaczy. Karl von Österreich Teschen. To chyba historyczny generał, jeżeli pamięć nie myli. Jak tam pieniądze spadają? Nie podoba mi się to, bo umowa handlowa spadła. Dobra, odbijemy sobie, tak? Tak. Ja chcę port, gdzie mógłbym rekrutować statki i wysyłać handel i handeli w świat. Koniec tury. Bitwę chcę stoczyć. Fajta. You know, fight, fight, fight. Mamy agenta. Naukowca. O kurde, ty, jaki ten... kontusz? Kontusz, ja już zapomniałem. 2-1 tura. To wygląda trochę jak jakiś chomik szynszyl taki, nie wiem co to jest, jak to wygląda, taki wiecie, tu ogon, tu takie te wygięte w pół. No mniejsza, przyspieszysz badania? Gówno nie przyspieszyłeś. No ale siedź tutaj. I dużo dróg się zbudowało, pytanie czy we can upgrade? O, możemy upgrade'ać, dobrze uwielbiam upgrade'ować dróżki. No i bitwa, bitwa to na co czekałem najbardziej. Bitwa z Prusami, a czemu ty nie mówisz, że my to przegramy? Słyszeliście to? Świnie, gnijcie w chlebie. Ej, trzy tury, może ja bym to oblegał przez trzy tury. Jeżeli tutaj nagle nie pojawią się jakieś armie tych książąt niemieckich z Pomorza czy Mecklenburgii, to może ja bym to... Świnie, gnijcie w chlebie. Just Polacy o Niemcach. No dobra. Jaki ładny ryneczek. 2200, wow, niesamowite dochody. Dobra, skończ turę. Może przynajmniej ich sprowokujemy, właśnie ich sprowokowaliśmy do ataku. Czemu tak bardzo mi ten pokazuje, że to przegramy? Przecież my powinniśmy ich zmasakrować, mi się wydaje. Dobra, go fight. On mnie zaatakował i mamy fort, niestety. Niestety są forty, więc duży minusik. Znaczy, nie wiem, może naprawili tutaj te forty, ale ja nie mam najmniejszego zamiaru tego szturmować, więc jeżeli Żbiczek tymi Prusami nie wyjdzie do nas, bo to on atakuje, to ja po prostu będę trzymał dalej to oblężenie i przeczekam, aż się czas bitwy skończy, bo ja mam zamiaru szturmować tych murów, gdzie tu co chwilę są działa i trzeba by się wspinać na to i w ogóle, gdzie większość naszej armii to kawaleria. Dobra, ale zanim tam przeciwnik się porozstaje tymi Prusakami, tam Ordnung muszą pomarszerować, zagrać na fujarkach tych swoich. Zobaczcie jak, czekaj, co to jest? To jest działo... Sakersy. Nie mam pojęcia co to jest, ale zobaczcie jaki mały to ma zasięg. Zobaczcie jaki maciubki to ma zasięg. Jakie malutkie działeczko. Jakie to jest bezużyteczne. Mam nadzieję, że inne działa będą miały większy zasięg. Husaria, proszę bardzo. Husaria sobie patataja. Piękne skrzydełka. Pięknie, pięknie to wygląda. Jeszcze pięknie będzie szarżować. Tu mamy pancernych. Też ta polska jazda. Proszę bardzo, o tutaj piękna czapeczka. O, ależ wąs, kurde szlachecki, pięknie to wygląda, pięknie to wygląda. Tu mamy lisowczyków, tylko nie wiem czemu im nagle morale spadło. Halo, siedzicie w lesie? Friendly units not in combat, czemu im moralki spadły? No mniejsza, tu mamy lisowczyków. Lekką piechotę, tacy nasi jegrzy, można powiedzieć. Nie, hajducy, sorry, nie lisowczycy, boże, hajducy. Tu mamy pikinierów, ale to są chyba po prostu pikinierzy. Jakby nie patrzeć. Znaczy trochę... Dobrze panowie, równaj szereg. Właśnie jesteście na YouTubach, proszę pomachać do YouTubów. Taka mało polska ta pika, taka bardziej zachodnioeuropejska. Tu, o, tu mamy naszych strzelców, za głowa stoi wkurzony. No chodźcie bandyty. A hop zmienia koszulę sobie. W zależności pod jakim kątem pada światło. Okej. Okay. Coś jeszcze możemy zobaczyć. To jest milicja. No, takie chłopki roztorobki dostały te. Ależ majestatycznie ta kawaleria przejeżdża. Duża skala jednostek i widzę, że chłop się pcha do bitwy. Ja sobie poglądam, oglądam sobie skiny jednostek, a chłop się pcha do miasta. Niech się pcha. Dobra, jeszcze generał. Generał to też husaria. Generał to też husaria, dobrze wiedzieć. Wszystkich przejrzeliśmy. Tu jeszcze jest jedna pika. O, to bardziej nasza pika wygląda. Chłop zmęczony z życiem musi się podpierać. I mamy prowincjonalną kawalerię. I chyba wszystkich przejrzeliśmy. Tak mi się wydaje. Na razie do takich mamy dostęp jednostek.
I czemu ty się tutaj pchasz? Plus jest taki, że opuścił fort. No musi, no bo to on mnie atakuje tak naprawdę. W sensie nas, towarzyszy. Walczymy Wielką Rzeczpospolitą. Przerzucimy kawalerię. Ej, zarąbiście to wygląda. Na naprawdę ładne skiny jednostek. Ależ ta husaria tam patataja w tle. Przerzucimy kawalerię na lewą flankę. Spróbujemy na szybko zgnieść mu tą jego wysuniętą jazdę, bo bardzo, bardzo powoli podchodzi, aż mi się trochę nudzi. No jakby to był stary Empire, stary Total War, czy coś takie, w sensie stary Napoleon, to artyleriusz moglibyśmy go kąsać i zmusić go do bardziej agresywnego działania, tak to na razie, no czas gra na naszą korzyść, w skrócie. Chłop, mam masę pikinierów i powolutku, ale powolutku zmierza do nas. O kurde, ty, patrzcie na tych kirasjerów. Ho, 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 ho. Oho! O kurde, trzeba się na to ulać. Całą kawalerię poświęcimy, w sensie wykorzystamy i ulejemy się na to. Zaczniemy od ostrzału tych dwóch naszych lekkich jednostek. Zaszarżujemy potem husarią i kawalerią na naszą zwykłą, żeby ograniczyć straty. Póki przeciwnik tak długo się rozstawia, to wykorzystamy to. Że panowie, zapraszam. Rozstawcie się. O Jezu, czemu... Jak oni szybko wypierdzieli, poczekajcie! Poczekajcie, bo jeszcze kawalerii z tyłu nie ma! Jezu, jak oni się rzucili. Bo to też jest kawaleria strzelecka, nie? To będzie... właśnie. Ostrzał na ostrzał. Wieź teraz szarżą. Do tyłu, panowie. Wieź tutaj. Wieź tutaj. Wieź tutaj. Nie wiem, czemu moralki spadają. Czemu naszym morale tak spadły. Coś jest nie tak. Okej. Okay. Do tyłu, panowie, bo tu już piechota się rozstawia. Na razie ta piechota nas nie interesuje. Chociaż też moglibyśmy... Czekaj, czy to jest szkocki regiment? Nie, to są ci Landsknechci. O kurde, ale wkurzony Niemiec. Wkurzona Szkopina. Na razie oni mnie nie interesują, trzeba się pozbyć kawalerii, żeby nasza mogła sobie spokojnie potem działać. Prawda, że ich rozbijecie, nie? Prawda? Prawda. I nie dacie czasu tym się rozstawić na wystrzał? Chyba musimy zawijać. Chyba musimy zawijać do tyłu z tą kawalerią. Do tyłu. Dobra, ci uciekają, uciekają, dobrze. Nice. O to chodziło, straty głównie w tej lekkiej, prowincjonalnej kawalerii. Nawet, no, tylko tam po 10 poginęło. Ale specjalnie w pierwszej linii rzuciliśmy, żeby to oni ginęli. Najmniej znacząco. No i lewa strona rozbita, o to chodziło. O, husaria uderza ci już morelki złamane. Nie wiem, na razie po prostu poluje na kawalerię. Nie wiem, czy to dlatego, że walczymy o głupi fort i przeciwnik tak jakoś nie kwapi się do bitwy, czy o co chodzi, ale trochę zawiodłem się. O, ostrzał! Jezus, w końcu kawaleria wroga! Dawaj pikinierów. Zakładam, że jakby chciał... Ej, ale ci kirasjerzy kozacko wyglądają w tych czarnych zbrojach. Bo tu żaden czworoboczki ani nic takiego nie ma racji bytu, nie? Zobaczymy, czy jest friendly fire, przetestujemy. I widzę, że przeciwnik bardzo, ale to bardzo ściga naszą kawalerię, co mnie trochę smuci. Jest friendly fire? Chyba nie. Postaw pikę. Puszuj go. Dobra, jest friendly fire, ale nasi pikinierzy chyba sobie poradzą z nimi. Trochę od naszych pleców dostali. Dobra, panowie, stop shooting. Stop shooting. Wy się odwróćcie, mam nadzieję, że ci te piki sobie poradziły sobie. No, fajne zbroje macie, czaderskie czarne zbroje. Ale chłopi z dziedami są lepsi, nie no, nie śmieszkujmy. Czy mógłbyś mnie zaatakować, bo ty jesteś agresorem i to jest bitwa na czas. Ja równie dobrze mógłbym sobie po prostu stać i... Oj, ty przeżyłeś. No to cóż. Dobije cię husaria. Ura! Albo nie, pancernie się dobili, a z drugiej strony ci. Jezus, jaki piękny kociołek! Piękny kociołek, a tam nasi hajducy przy kampie... Czy wy strzelacie? Nie, myślałem. Wyładujecie. Myślałem, że oni prowadzą ostrzał. Dobra, zmasakrowaliście? Zmasakrowaliście go ich. Pokażę wam chociaż jak działają, bo... Bo serio, przeciwnik... No, walnij, synek. Walnij. I wy celujecie w to. Zabiliście dwóch. A dużo osób przewróciliście. Nie wiem, ile trafiło, bo nie widziałem uderzenia konkretnie. Są lepsze działa. Mamy jakieś najbardziej gówniane. Są takie nawet fajne, wybuchowe. Czy mógłbyś, bo zostało końcówka czasu, ja nie muszę ciebie atakować. Nie wiem, czy on wie, na czym to polega. Halo. Jezus, salwa! W końcu pierwsza salwa tej bitwy. Pytanie, czy zareaguje przeciwnik? Tak, reaguje, odwraca się. Okej. Okay. Raczej ta nasza milicja, czy co to jest, ta nasza, nie no, piechota liniowa, nie poradzi sobie z tymi niemieckimi Landsknechtami. Dlatego zaraz będziemy musieli działać. Ale w końcu doszło do bitwy, niesamowite. Nie może być.
Jak bardzo przegrywacie? No, aż tak bardzo bym nie powiedział. Weź im tu dorzuć posiłki od razu. I całą tą flankę też przerzucamy. Cała ta flanka, cyk, 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 biegiem, 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 biegiem. Bo was wystrzelają, nie? Wybierzecie udział w bitwie? Teraz będziecie brali. Okej, okay. Lecą kolejne Jezus, ale wy macie beznadziejnie słaby zasięg. Do przodu, panowie, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Wszyscy biegiem. Rozstawić się. Rozstawić się, tylko dział nie zasłaniać. Okej, okay. O, fight, w końcu. Trochę wymuszone, ale jest fight. O, i ta muzyka z tego ogniem mieczem. Dobrze. Coś takiego, coś takiego. Dobra, kawaleria. Wylećcie tu. Husaria na plecy. Trzeba uważać na jego pikinierów. Skrzętnie ich w środku schował. Co nawet nie jest głupie przy takim tym. Przy takim fajcie, poczekajcie, bo za mocno pierdzielę. Okej, okay, better. Pytanie, jak bardzo źle sobie nasi radzą? Nawet sobie jakoś radzą? Przypominam, że tu wszyscy mają beznadziejną celność w porównaniu do Empire'a, czy tym bardziej Napoleona. Więc taki pojedynek mógłby trwać długo. Nawet wy jeszcze nie macie zasięgu. Rany, ale to jest... Słabe bym powiedział. Mam nadzieję, że Szwedzi też mają tak beznadziejne jednostki, jeżeli o to chodzi. Dobra, zaraz wjedziemy kawalerią, to im się przestanie. Tu w sumie mamy te trzy oddziały, no mogłyby już zaszarżować. Mogłyby zaszarżować. Artylerią celuj w nich. Myślę, że w nich będziesz celował. Dobra, jest wymiana ognia. No, to klasyczny kociołek im robimy. Klasyczny kociołeczek, tylko trzeba uważać na... Wy już weszliście w walkę? Jeszcze nie weszliście w walkę. A wy możecie spróbować przechwycić generała? Okej. Możecie spróbować przechwycić generała. I możemy tu pojechać szarżą kawalerii. I tu możemy pojechać szarżą kawalerii, bo tu się wbija to nasza prowincjonalna kawaleria i pancerni. Okej. Celujcie w tych. I w tych. Armata też niech w tych strzela. Okej, wy możecie sobie nie poradzić z generałem, tak jak przypuszczałem. Dajecie radę? Tak trochę średnio wam ta szarża wyszła, towarzysze, do tyłu. Do tyłu, do tyłu. O, husaria jedzie! A, husaria! Do tyłu! Piki! Do tyłu! No mówiłem, że przeciwnik jak potrafi, to nawet gdzieś was tam próbuje kontrować. Panowie, tak trochę gówniaje wam ta szarża wyszła, nie chcę nic mówić. Ja liczyłem, że tu będzie złamane moralki, a póki co to jest złamane moje serce. Przeżyliście? Ty, on was goni, ten typ! O Jezus! Uciekaj tym kuniem! Uciekaj! Przejdź tędy. Ciągnij tego generała. Dobra, dobra, cicho tam. Już wiem, czemu były już szanse 50-50. Okej, okej, nie przejmujemy się. Nie przejmujemy się, zaraz ponowimy szarżę. Tego jesteśmy. Generała przydałoby się ubić. No patrzcie, typ nas goni. Niesamowite. Daj te dwa oddziały jazdy. Tu, trzeba zawijać. No ale patrz, jak tymi pikami manewruje. Pierdliwe. Okej, okay, wy przejedziecie? Przejedziecie. Żeby te piki złapać strzelską kawalerią. Do tyłu. To, że ta prowincjonalna kawaleria ucieka, to tam palicho. Weź to jest go skirmisz, moda odpal. Okej, okay. Trój teraz tu szarżę zrobić. Tą husarią. A wy przejedziecie i będziecie tych gonić. Yes, yes. Wjedźcie do miasta z powrotem. Okej, okay. Nasi jadą! Nasi jadą! Footguardsi. Kurde, chciałem zobaczyć szarże. Dobra, wygońcie tych. Okej, okay. Dawaj. Dawaj, pokaż! Tu nie ma co was uratować. Niech to zmiecie tą piechotę! Dawaj, ura! Husaria uderzać! O, to talent, Krik Polacy! Kurde, oddali salwę. No dobra, ale zmietliśmy ich, przejechaliśmy się po nich. Idealnie. I co? I oni tak trochę nie przejęli się tym. W ogóle my aż tyle husarii nie mamy. Jedź dalej tą husarią. Dobra, wy się strzelajcie, tylko nie nawzajem. Przejdź teraz w nich. Okej, okay. Wy możecie do przodu pchnąć. Szybciutko. Jak ta husaria. Dobra, ten oddział złamany, nice. Przejdź teraz tutaj, w tą lukę, bo was gonią piki. Aha. Mieliście go gonić. Nice. A tu ci jadą. No, okej, okay, tu już ich niewiele zostało. Ta prowincjonalna kawaleria w pierwszej szarży poszła. Ty no, wycofaj tą husarię.
Do tyłu! Do tyłu, panowie! Do tyłu! Ej, w sumie ich tylko 8 zginęło w tej szarży, tutaj trochę więcej, 17. Ale to nie są straty, oni rozbili dwa oddziały przy tej szarży ciężkiej niemieckiej piechoty, także jak dla mnie super. Jak dla mnie super. Nie wiem czy... O kurde, do tyłu. Do tyłu pojedź. Wieź teraz w nich. Do tyłu. Ale dobre, 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 dobrze, dobrze, przeciwnik kąsi kombinuje. Podoba mi się to. Kąsi kombinuje. Strzelajcie w nich, strzelaj w tych. Tu jeszcze jedna idzie husaria. Cały pełny oddział. Ura, to... Czekaj, bo ty mi się wbiłeś w piechotę. I nikt nic nie mówi. Nasza piechota liniowa. Piki niemieckie tu są, a gdzie są nasze piki? Nasze piki chronią działa i nic nie robią. Strzelaj po tych. Strzelaj po tych. Kurde, ciężkie te bitwy, w sensie, że oni nie panikują. Dobrze, dobrze, walczyć. Spróbuję generałem wciągnąć ten oddział i tu są jeszcze piki, które nic nie robią. Jest. Spróbuję też przerzucić. Dobra, a najważniejsze szarża. Dobra, oni się odwrócili na szarżę husarii. O, jak polecieli! Tło prosto do Berlina. Okej. Okay. I do tyłu. Czekaj, bo ja chyba generała mam zaznaczonego. Wy tutaj, a husaria do tyłu. Jest, jest. Wy też się już odsuńcie. Strasznie trzeba manewrować, strasznie trzeba manewrować i uważać, bo tu przeciwnik wszędzie konsta rozstawia się, ale dobrze, dobrze, dobrze. Spróbujcie. Ty go gonisz. Jeden z naszych oddziałów. Co? Już? Amunicję, panie. O kurde, który zużył amunicję? Ci panowie zużyli amunicję, to niedobrze, bo jeżeli oni tak faktycznie będą mieli mało amunicji jak w podstawce Napoleona, to będzie ciężko. Przy takiej celności, to będzie bardzo ciężko wygrywać te bitwy, jak oni tak szybko będą amunicję zdzierać. Generalnie chcę spróbować ściągnąć ten oddział z powrotem do bitwy. Mhm. Chodź, a wy wbijcie się w nich, okej? Okay? Dobra, i to jest husaria, ona odpoczęła, dawaj frontalny szturm. Okej. Okay. Panie, atakują naszego generała. Dobra, trąbkę użyj. Wracać na pole bitwy, bandyty. Dobra, kurde, tu też się... Oh fuck, znowu piechota się jego wbiła. Jezu, i on ma tych pik. Ej, te piki będą mocne na tej modyfikacji, z tego co widzę, bo jeżeli oni mają, nasi strzelcy są tak niecelni. Są tak niecelni i mają tak mało amunicji, to te piki będą nieznośne mocno, mocne, to mogę powiedzieć. Dobra, tu rozbici. No ty już nie masz amunicji, co mam z nim zrobić? Co mam z nim zrobić, powiedzcie mi? Przejedź w niego. Co to są pikinierzy? Ależ piękny kociołek z dwóch stron szarża, dobrze! Dobrze, dobić wszystko co tam zostało. Nice panowie, i wy tutaj od razu możecie się już przenosić w ten sposób. Okej, okay, biegiem. Dobra, cicho tam. I wyjedziecie dalej. Wyjedziecie dalej i tu trzeba te piki skąsić. Nasz generał stoi, tylko żeby nie zginął głupio. Uciekaj od tych pikinierów. Się z nimi strzelaj. Dobra, jadą nasi. Nie stój tak, wjedź już w niego. Okej, okay. Dobra, przelewamy. Przydałoby się generała zabić. Bardzo przydałoby się generała zabić. To działo, coś jeszcze może strzelać? Czekaj, tu jest przeciwnik? Nie, ty tą kawalerią, czemu ty tu walczysz? Nie. Ej, nie podoba mi się to. Te piki są niesamowicie nieprzyzwoicie mocne. Bardzo mi się to nie podoba. Tak, bardzo, bardzo. Wjedź w to. Okej. Okay. Panowie naprzód. Bo strzelcy muszkieterzy powinni kontrować te piki, a te piki mają wyrąbane na to. Bardzo mają wyrąbane. Dobra, ale przynajmniej ich rozbiliśmy. Wrogi generał zabity. Nice. No i teraz zostały tylko oddziały tych pikierów, które tutaj gdzieś mi walczą i masakrują moich. Dobra, bijcie się z nimi. Bijcie się z nimi. Dobijcie to. Ty strzelaj, wam też się skończyła amunicja, super. Generałem szarżować nie będziemy, tylko w tych możemy wjechać. Tu jeszcze są gdzieś? Są. Do boju!
Wy w sumie możecie się wycofać. Spróbujcie strzelić. Wal po tych, okej. Odwróć się, strzelaj. On się skończył, amunicja, szarżujcie. Okej, dobra, po bitwie. Dobra, gówno, prawda. Ura, szarża, cyk! Tylko nie naszych, panowie. No muszę szarżować kawalerię na te piki, bo inaczej się nie da. Naprawdę! No dobra, no... wyciągamy wnioski z bitwy o Królewiec, skończ, nie, skończ, skończ tą bitwę, rany. Ale widzieliście? Jak już doszło do bitwy, jak przeciwnik ogarnął, że to on, a wyszedł, dlatego te forty są tak pobagowane i w ogóle to nie powinno być. Ale jak przeciwnik ogarnął, widzieliście, jak on tą przerzucał, tą piki tutaj, cuk, cyk, lewo, tu, cyk. Ale wniosek, piki są za mocne, to mi się wydaje. Straciliśmy 1000 ludzi. Straciliśmy 1000 ludzi w tym generała. Pytanie, ile generał będzie kosztował nowy. Nowa technologia militarna, okej. Okay, mamy teraz nowe kocy. Nice. Mamy też agenta nowego. Nowa agencina. Chodź do drugiego uniwerku. Mamy dwa uniwerki, to jest bardzo dobre. Ty, ja dałem do budowy te lepsze... ja tu miałem coś... 16 tur! Się buduje, nie? Ta, dwie tury, żeby te technologie odblokować. No przestań anulować te umowy handlowe! Pieniądze robimy, co ty robisz? Co ty robisz? Uspokój się! No. O, ale budyneczków, dobrze. Heroic Dev. No, no Milo z Dev, F w komentarzach dla pana. F dla pana w komentarzach. Zaczęła się zima. Nowy generał będzie kosztował Boris 1100. Dobra, daj Borisa, bo ten to w ogóle ma jakieś gigantyczne debuffy do wszystkiego. Wydamy te 1100. No i chciałem to już zdobyć. Tylko poproszę o sensowne na automacie Victory. Nice. Doktryna pana Aragorna. Ej, ale tu zobaczcie w ogóle, jak oni wszyscy są zadowoleni. Jak oni są wszyscy zadowoleni. Nie, no dobra, lutujemy. Königsberg zlutowany. 420, 1300. A Ford na prawie za zero. Nice. A i tak się opłacało. Teraz możesz drogi zrobić. Dobra, jedną turę przeczekamy. Właśnie, szpiegak, mój szpiegu. Pokaż mi, wy tu macie prawie, powiedzmy, 3/4 jednostek, tu jest to, bo teraz z tymi walczymy, jeszcze Mecklenburgia jest. No to będzie ciężko się wbijać, zwłaszcza jeżeli przeciwnik ma tak mocnych pikinierów. Matholk Infantry. Macholk? Macholk? Okej, też akurat I-20, ale jakieś nowe, takie zielone ludziki. Wy też więcej tych... Ej, w Königsbergu tego nie mieli. Nowa jednostka. Ej, trzeba więcej rekrutować. Co zrobiłeś? Działa lepsze, tak? Dobra, daj te... Dobra, przede wszystkim daj te działa. Daj więcej tych tanich pikinierów. No bo to są najlepsze, jakich możemy mieć. W sumie więcej tych tanich pikinierów. Daj husarii. Może jeszcze jedno działo? Chociaż nie, te działa są useless. Niech będzie ta kawaleria. Niech będzie potrzebny jednostek, bo tu bitwy nie będą takie proste. Serio będziesz to 10 tur naprawiał i to 9? Haha. Wow. Dobra, ale wiecie co jest najważniejsze? Że naprawiliśmy mapę. Już nie ma tego królewca, który wcinał się dosłownie tutaj, bo królewiec aż tu się kończy. Patrz, widzicie? Tu się aż kończy królewiec. Nie wiem, kto tą mapę projektował, ale to jest skandal. Ty, a mogę spróbować z częścią z nich zawiązać zawieszenie broni? Na przykład taka Saksonia. Ja nie chcę się z tą bić. Pogadajmy. Nie. A na przykład taka Mecklenburgia. Po co walczyć o Prusy? Bo tylko Brandenburgia istnieje. A na przykład taki... No Szczecin to akurat bym podbił. Szczecin to akurat bym podbił. Nie! Walka do samego końca. I to mi się podoba, i to mi się podoba. Dobra, daj nam nową turę. Jeżeli nie rzucono nas 3 pełnych armii, to powinno być G. Kolejny agent. Ziemowit Robak. Ksiądz Robak. I tam niewolnictwo. I tam niewolnictwo. Zawsze się trochę niewolnikuje. I mamy nowe teżki. Dobra, niech on nam sobie powolutku bada. Tymon Hyski, nowy generał. Pójdziemy tym agentem naszym.
i pójdziemy wykradać technologię. No właśnie, w Gracu powinien być college. Gdzieś tam wykradać. Czy jak wyjdziemy, będzie źle? Nie, są szczęśliwi. Tylko, że trzeba by uzupełnić straty. Sześć tur. Ej, wiecie co? Teraz tak zdaję sobie z tego sprawę, że tu trzeba bardzo myśleć o logistyce. Niesamowicie. Trzeba zawczasu przygotować te supplye. Przecież aż 6 tur będzie robić, rozumiesz? Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. Nie wiem, czy się bardziej nie opłaca zrekrutować nową jednostkę, niż czekać 6 tur. Możemy to zrobić. O. Jakieś lepsze te... Jakieś lepsze ryneczki Lidla, rozbudujmy to, bo to daje pieniążki. A pieniążki to szczęście, radość i dostatek. Tu farm nie rozbudujemy, tu też nie rozbudujemy, tu możemy kopalnię złota machnąć, cyk, 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 cyk. Dobra, daj jeszcze jedną turę. A, o szpiegu zapomniałem. Dobra, ale dopóki nie będą agresywnie, to ja postaram się ich pojedynczo ściągać, tylko Brandenburgia może wysyłać jednostki. Jakbyśmy zajęli Szczecin, przy niedużych stratach, byśmy spróbowali to oblegać. Kolejny agent! Aha, Assassino. Okej, okay. Właśnie Assassino. Construction Report, agent, Winter Attrition, spoko, spoko, spoko. Wejdziemy do Gdańska i tu siedzimy. Nie, dobra, w miarę szybko te uzupełnienia lecą. W miarę szybko. Nie jest aż tak źle. Ej, to serio, aż się 7 tur będzie naprawiało, wow. Dobra, jeszcze zanim zakończymy odcinek, ja bym chciał zobaczyć, czy coś nowego się dzieje, jeżeli chodzi o dyplomację. Czy coś nowego dzieje się na dyplomację, bo niestety nie ma informacji na tych powiadomieniach. I na przykład jak taka Szwecja zacznie walczyć z Rosją, czy Rosja z Osmanami, czy na przykład Osmanie nas zaatakują, to chciałbym to wiedzieć. Naprawdę chciałem to wiedzieć. Jak oni się zaczną tłuc między sobą. Dobra, więc co, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak widzicie, bitwy nie będą proste. Nie wiem, czy nie zrobimy czegoś na zasadzie dużej ilości Ej, jakby zrobić armię z samych pikinierów? Przecież ona by wszystko zmasakrowała. Chyba, że to niemieccy pikinierzy są tak mocni. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Muszę też znaleźć, zobaczyć, czy jest technologia, która zwiększa ilość amunicji. Dobra, łapę górę, soczysty kanał, też cześć, trzymajcie się, na razie, elo!